Dobrze, to mam nadzieję, że powolutku będą nam się z części kawowej schodzić słuchacze. Jeżeli trzeba huknąć, to myślę, że najlepszym do tego człowiekiem będzie pan profesor Jan Kurek, którego zapraszam teraz do wygłoszenia wystąpienia pod tytułem Drewniane cerkwie pogranicza na przełomie wieków. Panie profesorze, zapraszam serdecznie. Słuchajcie ludzie, kajże się są. Tamte drzwi trzeba pootwierać albo w ogóle pozamykać wszystko. Proszę państwa, kto chce, niech słucha, kto woli pić kawę, to niech pije kawę. Może rzeczywiście musi się wzmocnić. A ja, proszę państwa, taki zaprezentuję właściwie krótki przegląd moich kontaktów z architekturą drewnianą i tej fascynacji, która trwa do dzisiaj. Tak jak zresztą u większości z państwa, jak sądzę, bo kto raz się zetknął z materią drewna, z jego zapachem, z jego formą, konstrukcją, z życiem, jakie w sobie niesie, czasem także nadmierne, ten będzie całe życie ten sentyment, tą miłość do drewna w sobie miał. I myślę, że to nie jest źle, to jest dobrze. Natomiast oczywiście wszyscy mamy tą świadomość ulotności tej materii, ulotności drewna i widzimy to na przykładzie wielu różnych obiektów, różnych krajów. Widzimy, jak to zresztą w różnych kulturach ten problem trwałości jest rozwiązywany. No, a poza tym mamy jak zwykle problem z finansami, z organizacją i tak dalej, i tak dalej. To takie zwykłe ludzkie problemy. Ale wracam do tego, co mnie spotkało. Myślę, że nie będę może wszystkich ilustracji komentował, bo państwo większość pewnie znacie. Są to tutaj jakieś przykłady i dokumentacji różnych obiektów. No, pewne rzeczy już oczywiście minęły, przeszły, pozostają tylko w grafikach, ale jeszcze wiele zostało w terenie, o czym kolega Żygadło także mówił, i są to rzeczy, które w moim przekonaniu trzeba przede wszystkim dokumentować, bo żeby nam nie było żal, żeby były jakaś ikonografia, do której za 100 lat znowu być może ktoś zajrzy i będzie może inny niż my wnioski i analizy dokonywał. Ale może jeszcze ogólnie, ja będę się starał zmieścić krótko oczywiście w tym czasie, który mam, ale w razie czego tutaj kolega mnie zdyscyplinuje. Więc od ponad 100 lat podejmowane są badania mające na celu rozpoznanie i opisanie form drewnianych cerkwi w Galicji Wschodniej, którą wojny podzieliły na obecne części polską i ukraińską. Badaniom tym nie sprzyjały gwałtowne przemiany geopolityczne i kulturowe w tej części Europy oraz permanentny ubytek materii badawczej powodowany zniszczeniami wojennymi, przypadkowymi, a czasem niestety celowymi pożarami oraz często także brak opieki spowodowany przesiedleniami miejscowej ludności w ramach powojennej akcji Wisła w 1947 roku. Rok 1947 przyniósł wspólnocie grekokatolickiej w Polsce ogromne straty. Wierni cerkwi wbrew swojej woli znaleźli się na terenach, na których nigdy w historii nie funkcjonował Kościół Wschodni. Wyznawców obrządku wschodniego przesiedlono na ziemię odzyskane do województw olsztyńskiego, odzyskane w cudzysłowie oczywiście, do województw olsztyńskiego, szczecińskiego, wrocławskiego, poznańskiego, gdańskiego i białostockiego, rozpraszając przesiedlonych na znacznych obszarach. Ludność z terenów przygranicznych była również wysiedlana w całości na stronę wschodnią, do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, będącej spadkobierczynią Ukrainy Sowieckiej z 1919 roku. O, mniej więcej tu państwo widzicie, jaki zakres
poszczególne wyznania no, terenowe miały, także no, widzimy, że ten prawosławie czy i grekokatolicyzm, no tutaj połowę prawie że tej dawnej Polski obejmowały. Stąd oczywiście mamy ten spadek do dzisiaj kulturowy i coś oczywiście musimy z tym w miarę naszych możliwości czynić. Dawna Polska i Ruś to były dwa odrębne światy, dwie odrębne kultury. Przez kilka wieków funkcjonowały równolegle, ale po Unii Brzeskiej w 1596 następowało stopniowe zbliżenie Kościoła rzymskokatolickiego i grekokatolickiego, symbolizowane wspólnymi dogmatami i uznawanym wspólnie papieżem. Rzeczpospolita Obojga Narodów 1569-1795, pomimo wybuchających w jej granicach konfliktów, sprzyjała wielokulturowości i jej materialnym formom. Formy te i charakterystyczne konstrukcje intrygowały kolejne pokolenia badaczy, od Obmińskiego, Strzałki i Dragana do Rybickiego, Tura, Fastnachta, Guraka, Brykowskiego czy Gemzy. W sferze dokumentacji i opracowań stricte konserwatorskich aktywne było grono badaczy, w tym również architekci, jak na przykład dr August Bocheński, od ponad półwiecza opracowujący bardzo precyzyjne dokumentacje pomiarowe i w swoim czasie współpracujący między innymi z Aleksandrem Rybickim i Jerzym Turem. Dziś jego archiwum szczęśliwie znajduje godne miejsce w cyfrowym archiwum Jerzego Tura i Barbary Tondos. Także piszący te słowa przed 30 laty uległ fascynacji drewnianym budownictwem cerkiewnym, podejmując żmudne, systematyczne badania i dokumentacje istniejących jeszcze na polsko-ukraińskim pograniczu drewnianych, grekokatolickich cerkwi i dzwonnic. Proszę Państwa, tą problematyką architektury drewnianej, architektury cerkiewnej zacząłem się zajmować od 1989 roku, kiedy to kolega Giemza, który obecnie jest szefem działu sztuki cerkiewnej w Muzeum w Zamku w Łańcucie, zaproponował mi inwentaryzację cerkwi w Miekiszu Starym. I cerkiew tą zinwentaryzowaliśmy z grupą 10 osób, 10 studentów z Politechniki Krakowskiej z udziału architektury. Inwentaryzowaliśmy ją przez miesiąc i to była inwentaryzacja no, prawie wszystkich jej elementów i wydaje mi się, że do dzisiaj no, nie mamy się czego wstydzić. Ale niestety sam obiekt ciągle czeka na właściwe decyzje, na właściwe działania, na pieniądze. Także i w tej chwili został częściowo gdzieś tam podparty i czeka na dalsze decyzje władz konserwatorskich. No ale tu może nie będę wchodził w szczegóły, bo by mi ciśnienie skoczyło, prawda? Chciałbym jeszcze chwilę pożyć. Proszę Państwa, oczywiście naturalne jest, zrozumiałem to po tych pierwszych bytnościach, czy w Miekiszu Starym, czy później prowadząc inwentaryzację w kolejnych latach w Polsce, w Wólce Żmijowskiej, w Wielkich Oczach, w Tyniowicach i później dopiero przeszedłem na Ukrainę, bo zależało mi na tym, żeby udokumentować i cerkwie, i dzwonnice na terenie dawnego województwa przemyskiego, bo to jakoś łatwiej mi było jakiś zakres terytorialny przyjąć, no bo też trudno byłoby się zajmować całym Podkarpaciem, zwłaszcza że cerkwiami łemkowskimi zajmował się już pan profesor Ryszard Brykowski i no, uważałem, że nie ma co tutaj wchodzić mu w parady, raz, a dwa, no, zająć się tymi obiektami, które do tej pory jeszcze nie były badane, nie miały tej dokumentacji, więc
W kolejnych latach starałem się te braki uzupełniać, później przechodząc na teren jeszcze Ukrainy Zachodniej. Nie bacząc na narodowościowe animozje i trudną, świeżą jeszcze pamięć zbrodni wołyńskiej, dzięki pasji i wysiłkowi grupy historyków sztuki, wojewódzkich konserwatorów zabytków, architektów i kolejnych grup studenckich uczestniczących w badaniach terenowych i dokumentowaniu zabytkowych historycznych obiektów, najcenniejsze budowle, cerkwie i dzwonnice w latach 60. ubiegłego wieku wstępnie wyremontowano lub zabezpieczono. Tu oczywiście mamy kilka takich przykładów, zwłaszcza Radrusz jest takim celnym przykładem, choć oczywiście długie lata on był pusty, nie miał tego ducha w sobie w tej chwili. Jest to jednak już nieco inaczej prowadzona, powiedzmy, ten obiekt i ten zabytek prowadzony. Ale oczywiście dalej cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza, że Choryniec Zdrój jest niedaleko i ci wszyscy pensjonariusze tych domów, ani nie opieki, ani nie w czasowych, bo to takie niby sanatoria są, prawda, w tej chwili płatne, ale jest to doskonały teren do takiego spaceru, doskonałe miejsce, Radrusz i jednocześnie właśnie, no, jak się już tam człowiek znajdzie w tej cerkwi, no to rzeczywiście zostaje to wrażenie na długo w pamięci. Więc część obiektów w latach 60. wyremontowano i zabezpieczono. Niektóre najcenniejsze translokowano do nowo tworzonych regionalnych skansenów budownictwa ludowego w badanym regionie. Dzięki staraniom Aleksandra Rybickiego, Jerzego Tura i Adama Fasnachta już w 1958 roku utworzono Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Był to pierwszy utworzony po wojnie polski skansen prezentujący kulturę pogranicza polsko-ukraińskiego. Rybicki został jego pierwszym dyrektorem i pod jego kierunkiem opracowano zasady gromadzenia eksponatów, stworzono statut i rozpoczęto prace konserwatorskie. Jednym z pierwszych obiektów przeniesionych do sanockiego skansenu były zespół cerkiewny z Rosolina, cerkiew Bojkowska z 1750 roku, dzwonnica z 1751, kostnica z XVIII wieku oraz nagrobki. W 1968 roku przeniesiono tu cerkiew Bojkowską z Grąziowej z 1731 roku, a następnie w 2001 zrekonstruowano ze składowanych tu od 1978 roku elementów cerkiew Zropek koło Gorlic z 1801 roku. Wiele z wprowadzonych przez Aleksandra Rybickiego teoretycznych zasad stanowiło podstawę do tworzenia skansenów w innych miejscach Polski. Także znajdujące się w wielu opuszczonych cerkwiach cenne zabytki ruchome przenoszono do kilku składnic magazynów muzealnych, m.in. do muzeum w Łańcucie i w Sanoku. Obecnie w miarę upływu lat i postępującej destrukcji zabytkowej substancji drewnianej coraz bardziej palący staje się problem zapewnienia zachowanym jeszcze cennym obiektom pełnej ochrony konserwatorskiej oraz opieki ze strony społeczności lokalnych i stowarzyszeń kulturalnych. Pilnym staje się także wdrażanie nowych metod badawczych oraz otwarcie na nowe idee i programy badawczo-konserwatorskie pozwalające na maksymalne zachowanie oryginalnej substancji drewnianej, miast jej nieodwracalnej wymiany na materiał nowy. Myślę, że tu w tym względzie to szczególnie pan Andrzej Żygadło mnie wesprze, bo to on walczy od lat już o to, żeby właśnie no, trochę więcej wysiłku, trochę więcej pieniędzy, trochę przeznaczyć na takie metody konserwatorskie pozwalające na maksymalne zachowanie substancji drewnianej. Ale nie będziemy tej dyskusji rozwijać w tej chwili. Proszę Państwa, to był ten wstęp taki
ogólnie, powiedzmy sobie. Ja teraz szybciutko chcę Państwu tylko omówić to, co tutaj pokażę. Mianowicie pozwoliłem sobie na podstawie tych własnych przemyśleń, badań, oczywiście także literatury dostępnej, zwłaszcza tutaj opracowań Obmińskiego, Dragana i wielu innych autorów, którzy byli dostępni z przełomu tam z końca XIX wieku, z początku XX, niektórzy nawet. Te podstawowe typy cerkwi, jak Bojkowską, Bojkowski typ Moczny, cerkwie bukowińskie, które są właściwie takimi dużymi chałupami, cerkwie huculskie, tu zwłaszcza kolega Witkowski z Łodzi ma na sumieniu wiele lat badań już nad tą częścią dziedzictwa architektury drewnianej. Oczywiście cerkwie łemkowskie, no tutaj tej Brykowski, który trochę w swoich klasyfikacjach się rozpędził i wydaje mi się, że tak jak Dragan, no też nie można mnożyć tych klasyfikacji. Raczej powinniśmy dążyć do pewnego, no może nie przesadnie uproszczenia, ale do takiej w miarę klasyfikacji dającej się jakoś ogarnąć. A jak mamy już kilkanaście różnych typów, prawda, co u Dragana zwłaszcza widać, to ręce opadają i właściwie nie wiadomo już, jak nad tym wszystkim zapanować. A przecież to zróżnicowanie materii wynikało choćby z tego, że mieliśmy różnych budowniczych, różnych inwestorów, różnych później księży, którzy także mieli swoją, do dzisiaj zresztą wykazują w architekturze ogromny wpływ, nie zawsze zresztą najlepszy. No i cerkwie troszkę już bardziej na południe, siedmiogrodzkie, prawda, czy typ, też można na różne typy je dzielić. No i jeszcze cerkwie bojkowskie, też można by to różnicować w zależności od ilości kopuł, zwieńczeń, czy też istnienia wież, które często w cerkwach łemkowskich były dodawane później dopiero, więc mniej więcej na tej mapce no, pokazałem zasięg poszczególnych typów. Oczywiście mamy później jeszcze duże zróżnicowanie, idąc na północ z kolei, to tu też będzie, zdaje się, wystąpienie na ten temat. Tutaj pamiętam takiego, Jan Górak opisywał te cerkwie rejony Zamościa, Chełma, tak? I to jest wtedy już w tych obiektach widać duży wpływ kultury łacińskiej. Ale no, warto zobaczyć, proszę Państwa, jak to w latach, w których prowadziłem badania, czyli 89, 90, potem pierwszy, drugi, prawda, bo dopiero w 96 roku pojechałem pierwszy raz na Ukrainę, to widzimy, jak wyglądały te cerkwie polskie, opuszczone. Po prostu nie było parafian, którzy zostali wywiezieni albo na wschód, albo na zachód, czy na północ Polski, czy gdzieś na Mazury nawet, więc stały te obiekty opuszczone. No, dokumentowałem to, opisywałem jak mogłem, zresztą nie tylko ja oczywiście, ale część z tych obiektów doczekała się pomocy, powiedzmy sobie, jakiejś ingerencji konserwatorskiej i na przykład cerkiew w Korczminie została odbudowana, cerkiew w Kotowie ponoć też przy niej są prace prowadzone, cerkiew w ulicy Żmijowskiej po lewej u góry też no, wygląda w miarę dobrze. Natomiast niektóre obiekty, no tu widzimy i Borchów, i Radrusz, nie widzę dokładnie, Kowalówka, czy ewentualnie cerkiew w Rudce. Tutaj pan Andrzej może też trochę żółci wylać na to, co się dzieje z tą cerkwią w Rudce, no, ale też może nie będziemy rozwijali tego zbytnio. Niemniej no, te działania bywają trafne albo nie, no, bo tacy jesteśmy, tacy są ludzie. Tak? Różne bywają filozofie
także konserwatorskie, więc one się też zmieniają z czasem, prawda, różne karty weneckie i tak dalej są przyjmowane co jakiś czas, bo zmienia nam się optyka, zmieniają się metody konserwatorskie, no, materiały, jakie stosujemy. No i mamy tutaj to, co nas umacnia w tym, że warto było, czyli 2013 wpisanie na listę dziedzictwa światowego 8 obiektów z Ukrainy, 8 obiektów z Polski. Słowacy poszli własną drogą, trzecią drogą, tak? Więc nie wiem, co nimi kierowało, aż tak, że tak sobie poszli na bok, bo zawsze w jedności jest większe przebicie, większa siła, no ale na szczęście mamy te obiekty, które są tymi pierwszymi, bo za nimi mogą pójść następne oczywiście. Nawet te niezbyt trafnie wyremontowane, powiedzmy sobie, bo i takie o takowych można by powiedzieć. Więc to jest, mamy tutaj teren Polski, ale mamy także teren Ukrainy. Tu już była mowa na ten temat, więc ja nie będę się rozgadywał. Obiekty oczywiście piękne, każdy jest inny. Urzeka to wszystko nas formą, materiałem, tym otoczeniem, które właśnie powinno zostać zachowane, o czym też tu dzisiaj była mowa, choćby zieleń, prawda, która jest tym najlepszym tłem krajobraz, ale ten jeszcze w miarę naturalny, prawda. No i wnętrza, obiekty tu na dole po lewej mamy ten korczmin rzeczony już wcześniej, ale mamy i jeszcze Gorajec, wspaniała, inwentaryzowana przez początkowo przez grupy studenckie cerkiew z oryginalnym ikonostasem. No, one przeszły różne przemiany, także różne były te remonty, powiedzmy, były też na podstawie różnych filozofii, choćby ten tutaj to brusno nowe, prawda. No tutaj jakby najmniej krzywdy doznał Chotyniec, chociaż została zachowana ta część wejściowa, która no, była potrzebna wtedy, jak duże grupy ukraińskie przyjeżdżały na nabożeństwa, ale w tej chwili jak tam kilkunastoosobowe grupy turystów się pojawiają, no to już niestety no, można by, żałujemy, że nie zlikwidowane tej przybudówki, tej kruchty wejściowej. Ale mamy też po prawej u góry inne też takie przykłady, dramaty właściwie, jakim podlegają te drewniane obiekty, bo mamy cerkiew Komańczy, która spłonęła i którą odbudowano no, od podwalin także, czy poniżej. Po prawej też mamy w trakcie remontu cerkiew w Leżachowie, która no, ma świetną historię i forma w ogóle jej jest taka bardzo malownicza, no ale niestety ta filozofia konserwatorska nie zawsze tutaj idzie w parze z tą naszą wyobraźnią. Myślę o tych badaczach, o dokumentalistach. No a z kim miałem przyjemność działać już tak, nie, króciutko tylko pokażę Państwu, z kim pracowałem, czyli ze studenckim kołem naukowym z Wydziału Architektury Politechniki. Tak wyglądała dokumentacja pierwszego obozu naukowego w Miękiszu Starym. No i kolejny, to był jeden z ostatnich obozów, który już pracując na Akademii Frycza Moczeckiego wspólnie ze studentkami z Ukrainy, proszę Państwa, miałem okazję te dokumentacje i badania prowadzić, więc w miejscowości Kańczuga wspólnie zresztą z kolegą Żygadło. I jak wyglądały te dokumentacje opracowywane przez studentów, cały czas powtarzam. Oczywiście one nie są idealne, ale jednak jest to duży wkład w to zachowanie, przynajmniej w formie ikonograficznej tego dziedzictwa. No nie będę tego analizował, to też jest z terenu Ukrainy. To cerkiew Piątkowej już też niedawno przeszła remont, wymianę pokrycia. Mała cerkiewka, właściwie kaplica w Olchowej,
której też taki projekt konserwatorski miałem przyjemność robić. I ta więźba dachowa została wymieniona, odtworzona. Te braki w ścianie też zostały uzupełnione, choć muszę powiedzieć, że nie tak jak chciałem, bo chciałem, żeby tą ścianę, która się odchyliła trochę od pionu, wyprostować. Nie, rozebrali ją i zrobili na nowo, także no, tak też bywa. No, ale myślę, że za 100 lat to już nie będzie miało znaczenia. Cerkiew w Bruśnie Nowym, która no właściwie została odtworzona na podstawie jednego rysunku. Dla mnie jest to dyskusyjne, ale nic nie poradzę. Powstał taki Neu Schwanstein w Polsce, tylko jeśli chodzi o obiekt sakralny. Ale miło się to ogląda, że tak powiem. Te grupy, które przyjeżdżają, to cmokają zadowoleni. Natomiast jeśli by zastanowić się nad tym, czy to jest trafne, czy nie, no to można by tu... W środku mamy cerkiew w opacek. Spalona niestety. Udało się ją jeszcze sfotografować, jeszcze zinwentaryzować jako tako. Cerkiew w Łukawcu dwa razy była podpalana. Inne cerkwie, no, zwłaszcza te murowane po wyludnianych wsiach, no, stoją tylko same ściany. No, więc no, trochę optymizmu daje to, co się stało w Chotyńcu, bo pięknie wyremontowana cerkiew, wymieniane pokrycie i przeniesiona do Chotyńca dzwonnica Storek, gdzie już niestety nie zachowała się wspaniała cerkiew też z takimi łamanymi dachami namiotowymi, ale no, przynajmniej została ta autentyczna dzwonnica. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Rzeczywiście powiało troszkę optymizmem. Ja myślę, że może to jest mniej kwestia faktów, bardziej kwestia podejścia u pana profesora, ale mimo to jest to bardzo wartościowe i też dziękuję za to, że ten wątek cerkiewny, który dzisiaj analizujemy oczywiście z istoty rzeczy, głównie w odniesieniu do tych 16 obiektów, które są wpisane w ramach polsko-ukraińskiego obiektu wpisanego na listę światowego dziedzictwa, że pan profesor rozszerzył o inne przykłady. Bardzo to, myślę, cenne. Zapraszam do wygłoszenia ostatniego z dzisiejszych wystąpień panią dr Anetę Kułak, która przedstawi referat pod tytułem Bogactwo w różnorodności drewniane cerkwie unickie z obszaru historycznego Podlasia. Także przenosimy się nieco na północ. Pani doktor, zapraszam. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za możliwość wygłoszenia tego referatu, który odnosi się oczywiście do jubileuszu wpisania na listę światowego dziedzictwa drewnianych cerkwi z polskiego i ukraińskiego regionu Karpat. I chciałabym przedstawić, jak temat drewnianych cerkwi wygląda w województwie podlaskim, ale w województwie podlaskim w granicach, które miał z 1596 roku, czyli w okresie, kiedy zawarto Unię Brzeską. Dlatego może wybrałam taki obszar, dlatego że był on jednolity dość kulturowo i myślę, że warto przyjrzeć się mu w takim kształcie, chociaż dzisiaj tereny należące wówczas do województwa podlaskiego leżą na obszarze dzisiejszego województwa właśnie podlaskiego, mazowieckiego, ale i lubelskiego. Co było charakterystyczne dla obszaru Podlasia? Przede wszystkim to, że bardzo długo było obszarem pogranicza porośniętym po prostu puszczą. Stąd zaludnienie czy po prostu cała sieć parafii prawosławnych, która zaczęła się kształtować dopiero w XV i XVI wieku, chociaż najstarsze wzmianki o najstarszych cerkwiach pochodzą z wieku XIII. Co było jeszcze charakterystyczne dla tego obszaru? Przede wszystkim to, że eparchia kijowska i eparchia włodzimierzko-brzeska, do której należały te parafie, przyjęły Unię Brzeską bardzo wcześnie, bo w zasadzie już po jej zawarciu.
A kasata Unii nastąpiła w 1839 roku we wcielonym do Imperium Rosyjskiego obwodzie białostockim, a w 1875 roku na terenach Królestwa Polskiego i wszystkie parafie przyjęły prawosławie. Co jest charakterystyczne dla tego zasobu zabytkowego właśnie, tak? Wolniej, dobrze, jasne, przepraszam. Co jest charakterystyczne dla zasobu zabytkowego drewnianych cerkwi z obszaru historycznego Podlasia? Przede wszystkim jest to zasób bardzo niewielki, dlatego że do naszych czasów dotrwało zaledwie 25 cerkwi, które obecnie są świątyniami zarówno rzymskokatolickimi, jak i prawosławnymi. To są świątynie parafialne, filialne, ale i cmentarne. Większość z nich pochodzi z XVIII, nieliczne z początku XIX stulecia. To jest większość z tych cerkwi. Bardzo podobnie ma się rzecz z zabytkami ruchomymi, których tak naprawdę jest może jeszcze mniej stosunkowo. Aczkolwiek bardzo interesujące jest to, że ciągle możemy dokonać nowych odkryć. Wczoraj była prezentacja zespołu katalogu zabytków sztuki. Naukowców, którzy odkryli na strychu właśnie cerkwi w Nowoberezowie pozostałości XVII-wiecznego ikonostasu właśnie z Nowoberezowa. Także jest to ewenement w skali Podlasia na pewno, ponieważ jest to najstarszy w zasadzie ikonostas unicki, który dotrwał do naszych czasów, aczkolwiek jako destrukt. Z tego powodu bardzo istotne w badaniu dziejów cerkwi unickich są przekazy pisane. Tutaj widzimy wizytację kanoniczną i w zasadzie na analizie dokumentów pisanych, a w mniejszym stopniu na analizie przekazów ikonograficznych, możemy opierać naszą wiedzę na temat przemian, które zachodziły właśnie w cerkwiach unickich. Charakterystyczne było dla tych cerkwi również krótkie trwanie. Wiemy, że średni czas funkcjonowania drewnianej cerkwi to było tylko 100-150 lat. Wizytatorzy wspominają, wielokrotnie podkreślają, że taki budynek był już zrujnowany, a jego stan techniczny, taki właśnie 100-150-letni obiekt, nie nadawał się już do remontu, dlatego podlegał bardzo często rozbiórce. Najstarszą cerkwią zachowaną do dziś jest obecnie kościół pod wezwaniem Matki Bożej w Jagodnej, przeniesiony do Korycin z Grodziska Butlerskiego. I pochodzi on z lat 1709-1715. Także jakby na tle chociażby zabytków właśnie południowej Polski czy Ukrainy, cerkwie podlaskie prezentują się bardzo młodo tak naprawdę. I z czego to wynika? Być może wynika to między innymi z użytego materiału, ponieważ tutaj mamy na zdjęciu cerkiew podwyższenia, pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Seroczynie. Obecnie jest to nieużytkowany kościół, który jest przygotowany do translokacji do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie i z tego powodu zostały przeprowadzone badania architektoniczne i dendrochronologiczne. I wiemy, że ta cerkiew zbudowana w trzeciej ćwierci XVIII wieku została zbudowana z bardzo nietrwałego materiału. Szerokość jakby bali, które zostały użyte do jej budowy, wynosiła zaledwie 15x24 cm, a wzniesiono ją z drzewostanu zaledwie 40-50-letniego. Tak więc materia, z której wznoszono te cerkwie, chociaż wydawałoby się, że Podlasie jest bardzo bogate w drewno, była tak naprawdę prawdopodobnie dość nietrwała. Inną cechą charakteryzującą podlaskie cerkwie była ich głęboka latynizacja, co było widoczne zarówno w wyposażeniu wnętrza, jak i w architekturze zewnętrznej. Z czego to wynikało? Oczywiście wynikało to z przenoszenia pewnych wzorców dotyczących liturgii, ale też kultury szeroko pojętej, łacińskiej. Takim przejawem tego było stosowanie do przechowywania Najświętszego Sakramentu tabernakulów. Tutaj widzimy taki wyjątkowy zabytek.
pochodzący z dawnej cerkwi, obecnie kaplicy rzymskokatolickiej świętego Izydora Oracza w Czuchlebach. Jest to jedyne chyba takie zachowane tabernakulum. Różnicą przechowywania Najświętszego Sakramentu w cerkwi i kościele jest taka, że w cerkwi umieszczony jest on w darochranitelnicy i stojącej na prestole i zasłonięty ikonostasem. Natomiast od Soboru Trydenckiego w kościołach rzymskokatolickich był wyeksponowany na mensie ołtarza głównego i stanowił punkt, który koncentrował uwagę wiernych. I ten fakt tak naprawdę zmienił całą dyspozycję wnętrza w cerkwiach podlaskich. Co jeszcze wpłynęło na tą głęboką latynizację? Prawdopodobnie wpływ miały realizacje magnackie, dlatego że fundatorami, kolatorami cerkwi unickich na Podlasiu byli rzymskokatolicy magnaci. Oczywiście nie tylko, ale między innymi należał do nich Jan Klemens Branicki, który w Starym Korninie w latach 1724-32, to było sanktuarium bardzo słynne, wybudował cerkiew, która była wyposażona już w zasadzie w sposób typowo łaciński, a zamiast ikonostasu znajdował się w niej ołtarz główny połączony z taką strukturą złożoną z ołtarzy bocznych, w których znajdowały się ikony świątynne, które zwykle były w ikonostasie. A więc nie mamy tutaj już ikonostasu, tylko strukturę, która jedynie go przypominała. Jednocześnie wprowadzano do cerkwi unickich typowe sprzęty charakterystyczne dla kościołów, czyli ambony, ale też konfesjonały, kropielnice i organy. Do naszych czasów zachowało się ich bardzo niewiele. Są, na przykład tutaj mamy nastawy ołtarzowe, bardzo silnie zresztą przekształcone, z dawnej cerkwi w Grodzisku Biskupim, obecnie w kościele Świętej Trójcy. Zabytkami, które pozostały z tego okresu, są też ikony, a w zasadzie malarstwo, które dzisiaj raczej przypomina malarstwo kościelne, silnie zoccydentalizowane. I przykładem tego są dzieła Augustyna Mirysa, dworskiego malarza Branickich z cerkwi w Szczytach Dzięciołowie i w Łosińce. I tytułowe stwierdzenie, bogactwo w różnorodności. W XVII wieku, z tego co wiemy, w zasadzie bardziej z przekazów źródłowych niż z tego zasobu zabytkowego, najbardziej popularnym typem świątyni był typ trójdzielny, tak jak widzimy tutaj na przykładzie tego zdjęcia cerkwi w Podbielu, czyli wyniosła nawa, mniejsze prezbiterium i babiniec. I ten typ był bardzo powszechny, zarówno w świątyniach filialnych, ale i parafialnych. Natomiast mniej znanym takim typem był typ krzyżowy, ale to już dotyczył głównie cerkwi na przykład monastycznych czy prawosławnych też jeszcze. Takim sposobem, że tak powiem, czy przejawem latynizacji, o których my czytamy w wizytacjach, było wznoszenie świątyń krytych wspólnym dachem, tak zwanych, czyli nazywanych wizytacjach informa kościółka. Były to cerkwie, które zatraciły już tą swoją trójdzielność na rzecz właśnie integracji poszczególnych członów. Tutaj widzimy cerkiew z końca XVIII wieku z Tykocina przeniesioną do wsi Sokoły. Innym typem cerkwi, których forma była zapożyczona z architektury rzymskokatolickiej, były świątynie dwuwieżowe. One były bardzo rzadkie na Podlasiu, ale tutaj mamy jeden z takich przykładów, ponieważ to jest cerkiew w Gródku i ona pierwotnie została zbudowana jako dwuwieżowa, a reliktem tego są takie dwa aneksy w kruchcie i przechodzące też przez dwukondygnacyjne, przechodzące przez chór muzyczny, ponieważ wieże zostały zlikwidowane jeszcze w XVIII wieku. Co jeszcze zapożyczono z architektury kościelnej? Przede wszystkim trójnawowość. I tutaj widzimy to, o czym mówiłam, czyli nakierowanie wzroku, nakierowanie uwagi wiernego widza na ołtarz główny, w którym znajdowało się tabernakulum. I trójnawowe cerkwie
ich forma zewnętrzna mogła być różna, mogła być ośmioboczna, tak jak widzimy tutaj po lewej przykład cerkwi Zbierska Podlaskiego, ale mogłaby być też bardziej zwarta, prostopadłościenna, tak jak w cerkwi w Rogowie. Kolejnym takim ciekawym aspektem było wprowadzenie lóż kolatorskich do prezbiterium. Tradycyjnie w architekturze cerkiewnej ta przestrzeń ołtarzowa jest dostępna tylko służbie ołtarza, natomiast loże kolatorskie jakby no, umożliwiały udział wiernych świeckich w najbliższym otoczeniu ołtarza. Innym ciekawym typem cerkwi, które były budowane zwłaszcza na południowym Podlasiu, były cerkwie bazylikowe, czyli był to typ świątyni już typowo związany jakby z tradycją rzymskokatolicką. Takim przykładem była cerkiew Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łosicach, przeniesiona do Dęblina, dzisiaj nieużytkowana. I jeszcze taki pewien aspekt, o którym zresztą mówiło wielu badaczy, przede wszystkim Piotr Krasny. W każdym razie w budownictwie cerkiewnym istniała tendencja czerpania wzorców z murowanej architektury sakralnej i to często tworzonej przez wybitnych architektów. Ponieważ na obszarze Podlasia aż do końca w zasadzie XVIII wieku cerkwie budowane tylko z drewna, więc przynosząc wzorce architektury murowane, przynoszono automatycznie wzorce architektury łacińskiej. I takim bardzo interesującym przykładem właśnie czerpania wzorców z murowanej architektury, ale tym razem unickiej, jest cerkiew w Szczytach Dzięciołowie. Ona została zbudowana w 1785 roku z fundacji, to ważne, szambelana królewskiego Jana Walentego Węgierskiego, który był dworzaninem Izabeli Branickiej. Izabeli z Poniatowskich Branickiej, która była siostrą króla Polski. I prawdopodobnie wzorem dla tej niewielkiej stosunkowo drewnianej, ośmiobocznej w rzucie cerkwi była cerkiew bazylianów pod wezwaniem Zaświęcenia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Miodowej w Warszawie, zaprojektowana przez Dominika Merliniego w 1783 roku. To jest świątynia połączona z klasztorem, budowana w Pierzeje w ulicy Miodowej, ale jeżeli spojrzymy na jej formę, widzimy, że ma ona rzut ośmioboku. Tutaj będzie słabo widać, bo nie mam jak pokazać. W każdym razie cerkiew bazylianów znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Branickich w Warszawie i to myślę, że też miało pewien związek z tym, że Izabela Branicka, która, na której dworze właśnie służył Jan Walenty Węgierski, była świadkiem budowania tej cerkwi. I teraz jeżeli porównamy rzut cerkwi drewnianej naszej w Szczytach Dzięciołowie i rzut cerkwi przy ulicy Miodowej, jeśli je nałożymy, okazuje się, że do siebie idealnie pasują. Izabela Branicka była znaną fundatorką i kolatorką cerkwi drewnianych na Podlasiu i prawdopodobnie to ona rozpowszechniła ten ośmioboczny rzut cerkwi na naszych terenach. Ośmioboczne cerkwie budowano w Bielsku Podlaskim, zbudowano i przetrwały do dzisiaj w Orli, a także w Rybołach. Cerkiew w Rybołach niestety się nie zachowała, ale była ona jedynym przykładem, o którym wiemy, że zaprojektował ją zawodowy architekt, który był nadwornym budowniczym Izabeli, czyli Johann Andreas Czernik. Podsumowując, można zapytać, jakie były impulsy, które doprowadziły do powstania takiego, a nie innego kształtu architektury cerkiewnej na terenie Podlasia. Przede wszystkim istotne jest to, że dzieje architektury cerkiewnej miały kształt sinusoidy i były bardzo ściśle związane z tym, co działo się w historii województwa podlaskiego. Przede wszystkim z najazdami i klęskami, które pustoszyły te ziemie, zwłaszcza w okresie potopu szwedzkiego, kiedy najazd moskiewski, później przemarsz wojsk rakoczego no, wzmiotły w zasadzie z powierzchni ziemi bardzo wiele świątyń. A następnie wojna północna w latach 1700-1721. I pomiędzy tymi okresami następowały takie widoczne właśnie w archiwaliach bumy budowlane, które powodowały, że jakby ten krajobraz kulturowy nasycał się pewnym rodzajem właśnie budownictwa.
Co jeszcze? Ważne jest też to, że dużą rolę na kierunek tych przemian, które zachodziły w architekturze cerkiewnej, mieli fundatorzy i kolatorzy cerkwi. I należeli do nich zarówno, tak jak wspomniałam, katolicy magnaci rzymskiego obrządku, reprezentujący najbogatsze rody w Rzeczpospolitej, Branicy, Sapiechowie, Osolińscy, ale też mieszczanie z Bielska czy Kleszczel, a nawet chłopi. I tutaj zależnie od indywidualnych preferencji fundatorów, forma wyposażenia, ale też architektoniczna tych cerkwi przybierała różne formy, czasem bardziej tradycyjne, czasem mniej. Tutaj widzimy dolny rząd ikonostasu z cerkwi pod wezwaniem narodzenia Bogorodzicy w Bielsku Podlaskim, który został ufundowany przez mieszczan. A więc w okresie, kiedy ikonostasy przestawały funkcjonować, tradycyjni mieszczanie jeszcze no w swoich tak ufundowanych przez siebie świątyniach również no, zakupowali takie sprzęty. Podobnie rzecz się miała właśnie w przypadku wsi Nowoberezowo-Czyże, gdzie bardzo tradycyjni mieszkańcy przenosili ikonostasy ze starych cerkwi do nowych i dlatego właśnie między innymi prawdopodobnie to w Nowoberezowie zachował się ów znaleziony przez ostatnio pracowników Instytutu Sztuki Panu ikonostas. Podsumowując, można stwierdzić, że budownictwo drewniane zwykło się traktować jako architekturę prowincjonalną i odtwórczą, ale warto podkreślić, że do wielu podlaskich cerkwi nie można przyłożyć tej miary. Cerkiewne fundacje bywały znaczącymi realizacjami magnaterii i mieszczaństwa, godnymi by ujmować je w osobistych programach ideowych. Wpisywały się one bardzo dobrze w aktualne nurty stylistyczne, a jak pokazuje przykład cerkwi w Szczytach Dzięciołowie, mogły być także recepcją trendów najbardziej aktualnych w dużych ośrodkach kulturalnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani doktor. Szanowni państwo, tym sposobem skończyliśmy drugi panel dzisiejszej konferencji. Panel, który rozpoczął się od rozważań natury ogólnej, bo rozpoczął się od przedstawionych przez panią profesor Bogdanowską wniosków dotyczących raportu na temat stanu architektury drewnianej w Polsce. Następnie mieliśmy dwa wystąpienia poświęcone, nie wiem czy można tak to określić, ale skansenom jako formie ochrony architektury drewnianej, czy takiej propozycji w każdym razie. A potem, i tu się ułożyło właściwie chyba lepiej niż to było pomyślane w pierwotnym planie tego panelu, mieliśmy dwa wystąpienia, które przepojone były wieloma przykładami budownictwa cerkiewnego, przy czym zaczęliśmy od pogranicza Podkarpacia i zachodniej Ukrainy, a skończyliśmy na Białostoczyźnie, na Podlasiu. Ja myślę, że bardzo to się wszystko dobrze poukładało i bardzo klarowna narracja w tym panelu się wyłoniła. Szanowni państwo, bardzo dziękuję państwu prelegentom za te wystąpienia. Ja nie wiem, czy mam podziękowania dla państwa prelegentów. Jak nie mam, to zaraz je państwu wręczę. Natomiast korzystając z tego, że mamy 5 minut czasu na dyskusję, przepraszam za to, że tylko 5 minut, to moja wina jako prowadzącego. Tutaj zwracam się do pana profesora Kurka, z którym nie dalej niż 2 godziny temu rozmawialiśmy o tym, że dyscyplina czasowa jest ważna podczas konferencji i że pierwszą ofiarą pada dyskusja. No to właśnie pierwszą ofiarą pada dyskusja, ale mamy 5 minut, to mało i dużo zarazem. Czy ktoś z państwa chciałby się podzielić jakąś refleksją na bazie tych wystąpień, ewentualnie zadać jakieś pytanie? Widzę, że pan przewodniczący Czalakciew się zgłasza, więc bardzo proszę. Dzień dobry. Czalakciew, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. To znaczy, jestem bardzo wdzięczny za tą konferencję. W szczególności dotknął mnie raport o stanie zachowania architektury. I to jest przygnębiający. Zresztą w wielu referatach przemawiał żal i utyskiwanie. Ja natomiast szukałem, gdzie są te kierunki ochrony i zrównoważonego zarządzania.
I muszę przyznać, że pani profesor Bogdanowska zwróciła uwagę na coś bardzo istotnego i bardzo ważnego, jakim są działania społeczne. Uczestnicząc w tworzeniu wojewódzkiego planu, małopolskiego wojewódzkiego planu, programu opieki nad zabytkami, ochrona w większości była rozumiana jako po prostu ochrona środowiska kulturowego. I to jest chyba ważne, niemniej jednak po prostu, jeżeli przechodzimy sensu stricte do zabytków jako zabytków, tutaj się zawsze rozbijała kwestia finansowania. I tego jak gdyby strukturalnie nie mamy zawartego. Te działania społeczne muszą być bardzo zrównoważone. I myślę, że pytanie pana doktora Beiersdorfa było dla mnie jednym z najważniejszych, kiedy po prelekcji pomorskiej było pytanie, czy osoba, która tak aktywnie działa na rzecz, została w jakikolwiek sposób nagrodzona. Proszę państwa, mieliśmy referat o utraconym krajobrazie Dunajca. Padło tam jedno słowo, jedno zdanie bardzo istotne i ważne, że po prostu wszyscy mieszkańcy są jak najbardziej za zaporą. Wiele zabytków zostałoby zniszczonych, gdyby tej zabory nie było. Ja powiem, że nikt nie chciał kościoła z 1513 roku w Sromowcach Niżnych. Chciano się go pozbyć. Marszałek chciał go przenieść do skansenu. Kuria Tarnowska w ogóle nie chciała go, pomimo tego, że chciało to część mieszkańców. Dopiero udało się nakłonić mieszkańców. Pojechałem do kurii, pojechałem do marszałka i marszałek powiedział, a w zasadzie to ja mogę wziąć inny kościół. W tej chwili jest to kościół uratowany. Nie było wsparcia instytucjonalnego z żadnej instytucji, ani ze strony konserwatora, ani ze strony kurii, żeby ten obiekt został. Dlatego uważam, że działania społeczne są jak najbardziej potrzebne i nie możemy patrzeć, musimy patrzeć zrównoważenie z każdej strony. Natomiast nasuwa się jedna konkluzja dla mnie, ponieważ tutaj zostałem wymieniony z zawodu przez panią dyrektor Bogdanowską jako ci, którzy nie rozumieją, czyli architekt, który nie rozumie w sensu stricte tej architektury drewnianej. Być może tak, ale proszę państwa, zajmując się zabytkami, ja widzę jedną podstawową sprawę, która jest polem do dyskusji i myślę, że to jest też pole do dyskusji dla Narodowego Instytutu. Powinniśmy jednak wypracować osobne warunki techniczne dla obiektów zabytkowych. Ponieważ nie można do jednego worka wsadzać norm i przepisów, które dotyczą również budynków nowo wznoszonych. Dlatego wydaje mi się, że duża praca przed nami i to by była pewna moja podpowiedź co do kierunków ochrony i zrównoważonego zarządzania dziedzictwem. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że zabrałem za dużo czasu. Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję również za odnotowanie, zresztą kto jak nie pan przewodniczący miałby to zrobić, tego niedobrze to zabrzmi, ale czynnika społecznego w całej tej układance, który jest bardzo ważny. My w kuluarach z panią architekt Leonowicz, rozmawiając o mogile i o kościele świętego Bartłomieja, zadaliśmy sobie takie pytanie, co by było, gdyby nie było skosku. Ja nie wiem, jak sobie radzą poza Krakowem, panie przewodniczący. Nie, to tak pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście no, to jest wielkie ułatwienie, jeżeli tego typu instytucja jest. I żyjemy troszkę pod tym względem w jakiejś takiej poznawczej bańce. Mówię, żyjemy my w Krakowie. Niestety na tym muszę postawić kropkę, a właściwie przecinek, bo oczywiście jutro powracamy do tych dyskusji merytorycznych. Natomiast dzisiaj ponownie widzimy się o godzinie 19.30 w tej sali tutaj na koncercie, na który serdecznie wszystkich państwa zapraszam. Pani Joanna Słowińska z kwintetem będzie dla nas występować. Będzie to na pewno niezapomniane przeżycie, więc wszystkich państwa zachęcam do udziału. A po koncercie przenosimy się na górę na bankiet konferencyjny
Wiemy, że to dzisiaj maraton, bo od godzin porannych do wieczora, ale myślę, że po tak przesyconym materią merytoryczną dniu teraz czas na odpoczynek, czego Państwu życzę. Widzimy się o 19:30. Do zobaczenia.